Ten nowy 2027 rok rozpoczęliśmy bardzo dobrze od 4 zwycięstw rzędu. Niestety później już było trochę słabiej, ale ostatecznie jest i tak nieźle, bo po 26 kolejkach w tabeli jesteśmy na miejscu drugim. Tyle tylko, że do prowadzącej Legii tracimy aż 6 punktów, to sporo. Przed nami absolutnie najważniejszy odcinek w całej historii kariery Polonii. Najważniejszy, bo niewykluczone, że ostatni. Do końca sezonu pozostało już tylko 8 kolejek. Wciąż bijemy się o miejsca premiowane grą w europejskich pucharach, ale jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa w walce o tytuł mistrzowski. Emocje zatem gwarantowane. Nie ma czasu do stracenia. Zapinamy pasy, zostawiamy łapę w górę. Startujemy. Na początek tej 27 kolejki Legia tradycyjnie wygrywa, tym razem na własnym stadionie z jeszcze aktualnym mistrzem Polski Pogonią. Lech również wygrywa u siebie z Rakowem i przeskakuje nas w tabeli. My natomiast mierzyć będziemy się na wyjeździe z Wisłą Płock, a więc zespołem, który w tym sezonie mierzy co najwyżej w spokojne utrzymanie w Ekstraklasie. Są zresztą na dobrej drodze, bo w tym miejscu plasują się na miejscu 14 ze sporą przewagą nad strefą spadkową, ale w tym meczu faworytami jesteśmy oczywiście my. Gwiazdą Wisły Płock jest wszechstronny pomocnik 24-letni Fryderyk Gerbowski. Chłopak wygląda nieźle, ale gra w tym sezonie co najwyżej przeciętnie. Mamy kolejne wyniki. Górnik Zabrze dość sensacyjnie przegrywa na własnym stadionie z Krakowią. Czas na naszą taktykę i skład personalny na Wisłę Płock. W ostatnim czasie gramy w ustawieniu 4-4-2 z całkiem niezłym skutkiem. Jak będzie wyglądać nasza wyjściowa jedenastka? W bramce oczywiście Niemczycki, dalej w obronie od lewej Puchacz, Drincić, Krzyżak, Szot w drugiej linii, Walera, Knabra, Koczy, Michalak, a na ataku Aroko, Dare i Krolis. To dość zaskakujące rozstrzygnięcie, bo pomimo wyrównanego spotkania statystyki tutaj nie kłamią. Wygrywamy z Wisłą Płock i to wysoko, aż 4-1. Wynik tego meczu otwarł już w 8 minucie Rakoczy. Co prawda 3 minuty później gospodarze wyrównali, ale później strzelali już tylko nasi chłopcy. Kolejno Arokodare, Krolis i ponownie Rakoczy. Te bramki Rakoczego z 8 i Krolisa z 17 to były ozdoby tego pojedynku. Piękne uderzenia nożycami, których nie powstydziliby się najwięksi świata futbolu. Są zatem 3 punkty. No jesteśmy ponownie na należnym nam drugim miejscu. No zgadza się, w tym meczu byliśmy skuteczni do bólu. A zawodnikiem tego spotkania z Wisłą Płock nie został bynajmniej autor 2 goli, a więc Rakoczy czy też Krolis, który strzelił bramkę i zaliczył asystę, a Konrad Michalak, który popisał się 2 ostatnimi podaniami. Nasz błyskotliwy skrzydłowy ma zatem już 12 asyst w 27 występach w Ekstraklasie. No i naprawdę solidną średnią, 7,26, oby tak dalej. Jak się okazuje, zarząd już jest zachwycony, że osiągnęliśmy jeden spośród celów określonych w strategii klubu, a mianowicie zakończenie sezonu w górnej połowie tabeli. Na dodatek, rok przed terminem. Ale wiadomo, górna połowa tabeli to nie jest cel, jaki przyświeca naszemu MC-emu. On się nie zatrzyma, dopóki nie osiągnie najwyższego poziomu, na jakim może znaleźć się ten klub. Domowe zwycięstwo ŁKS-u nad Piastem kończy tą 27 kolejkę. A w międzyczasie w półfinale Pucharu Polski Lech Poznań po karnych wygrywa z Pogonią Szczecin, natomiast Lechia Gdańsk skromnie ogrywa Waruch Chorzów. Zatem znamy finalistów tych rozgrywek. 28 kolejka, czas start. Legia oczywiście znowu zwycięska. Tym razem wygrywa na wyjeździe z Piastem. Nas natomiast czeka jakże trudny, ale i niezwykle ważny mecz. Na naszym stadionie podejmować będziemy, no według przedsezonowych prognoz bukmacherskich, najmocniejszy zespół Ekstraklasy, Lecha Poznań. No w tym momencie Lechici są tuż za naszymi plecami na miejscu 3. Tracą do nas zaledwie 2 punkty. Tak więc w przypadku naszej porażki kolej już nas przeskoczy. Ale według ekspertów ten mecz będzie niezwykle wyrównany. Kursy to najlepiej obrazują. Jak będzie? Zobaczymy. Kluczowym zawodnikiem Lecha jest ich środkowy pomocnik, 27-letni Łukasz Poręba, 4-krotny reprezentant Polski. Ale wiadomo, to nie z jego strony będzie płynęło dla nas największe zagrożenie. Nasza dawna legenda Michał Fidziukiewicz stawia sprawę jasno. Największym zagrożeniem ze strony Lecha będzie ich snajper, 22-letni Urugwajczyk Nikola Siri. W międzyczasie Pogoń wygrywa na własnym stadionie z Wisłą i w tym momencie traci do nas 3 punkty. Nasza wyjściowa jedenastka na Lecha Poznań, proszę bardzo, identyczna z tą z meczu z Wisłą Płock, no ale przecież jak to mówią, zwycięskiego składu się nie zmienia. Już jesteśmy w szatni naszego obiektu, menedżerem kolejorza Czesiu Michniewicz. No to grajmy. 11 kwietnia, godzina 12.30, Lechici w ustawieniu 4-3-3 na skrzydłach Souza J, a na szpicy ten Urugwajczyk Nikola Siri. No jeszcze tabela Ekstraklasy, ale tą znamy doskonale na pamięć. Rożny dla naszego zespołu Michalak centruje na długi słupek. Niestety goście wybijają piłkę, ale spokojnie, pierwszy do
futbolówki dopada Knap i już rozpoczynamy konstruowanie naszej akcji ofensywnej. Puchacz, Knap, prostopadle, Króli z lubem, ale niestety obok słupka, szkoda. Kolejny rzut rożny dla naszej ekipy, ponownie Michalak, dośrodkowanie na długi słupek i tam pięknie Krzyżak, a nie przepraszam, autorem gola jest Króli z fantastyczne uderzenie, piłka od słupka, odbija się, wpada do bramki, a więc 10 minuta, ładnie się to wszystko rozpoczyna, jest 1-0. Szot wznawia grę wyrzutem piłki z autora, Koczy, dalekie, bezpośrednie podanie w pole karne, jest tutaj Rokodary, ostry kąt, strzela bezpośrednio, bramkarz Lecha zupełnie zaskoczony. No pytanie tylko, czy tam nie była pozycja spolona, całkiem możliwe, to długie zagranie, gdzieś tam mógł Arokodary być wysunięty dalej, no niestety. No i to jest koniec pierwszej połowy, no jak na razie jest dobrze, nawet bardzo prowadzimy z Lechem, co więcej, goście praktycznie nie istnieją w protokole meczowym, zapisali się jedynie tymi dwoma żółtymi kartkami, no i oby tak dalej. Knap wyprowadza piłkę z naszej strefy obronnej, Rakoczy wycofuje, Drincić na lewą stronę, Puchacz przyspieszył, przekracza środkową linię boiska, ładny rajd naszego bocznego obrońcy, podanie do Arokodary, ten wychodzi sam na sam z bramkarzem, strzela, ale chyba tam był zablokowany, piłka poszła nad bramką. 64 minuta, przesuwamy Puchacza na lewą pomoc, a w miejsce Walery na lewą obronę wprowadzamy Stevena. Rakoczy przy piłce, ale jest tutaj osaczony, wycofuje, Krzyżak zwolnił całą akcję, rozgląda się, podaje do tyłu, Drincić, Knap w centralnej strefie boiska, szuka opcji, Puchacz, ładne podanie, prostopadłe w blokadę, Arokodary wychodzi sam na sam z bramkarzem, ależ fantastycznie to wykończył, tak spokojnie, technicznie, przy słupku, a więc 67 minuta, mamy to, mamy 2-0. Lechici wznawiają grę wyrzutem piłki z autów, Dowiak do tyłu, Gurgul, Karlström podprowadził piłkę, dalekie zagranie na dobieg do wychodzącego Siri, ten wpada w pole karne, strzela, ale dobrze, nad bramką, spokojnie. Wdowiak, Souza z lewego skrzydła łamie całą akcję w kierunku naszego pola karnego, tam małe zamieszanie, Michalak na szczęście wybija piłkę, tyle tylko, że na chwilę, bo wciąż utrzymują się przy niej zawodnicy Lecha, Poręba, Dresaj rozgląda się, posyła długą piłkę w nasze pole karne, tu wychodzi do niej Iszak, strzela z pierwszej z ostrego kąta po długim słupku, no coś nieprawdopodobnego, Niemczycki odprowadził tylko piłkę wzrokiem, no pytanie tylko, czy nie było tam spalonego, sprawdzamy. No i nie było. To już doliczony czas gry. Jeszcze zmiana na czas Knapa zmieni na środku pomocy Mysera. Steven wznawia grę wyrzutem piłki z autu. To jest 92 minuta spotkania. Najważniejsze, że jesteśmy przy piłce na dodatek z dala od naszej bramki. Puchacz z lewego skrzydła. Próba dośrodkowania. Szkoda, zablokowane. Już Lechici. Długa piłka, ależ błąd. Co tu się stało? Królis, ależ spada mu prezent z nieba. Dokłada tylko nogę. Strzela przy słupku obok bezradnie interweniującego bramkarza Lecha. 93 minuta. 3-1. Koniec. W pięknym stylu wygrywa na naszym stadionie z Lechem Poznań aż 3-1, będąc zespołem bezdyskusyjnie lepszym, co najlepiej potwierdza wysoki współczynnik XG dla naszej ekipy, wynoszący aż 3,06 wobec 0,89 dla Lecha. Oczywiście po tym golu kontaktowym z 80 minuty Iszaka w nasze szeregi wdarło się pewne zdenerwowanie, ale ostatecznie nasi chłopcy zachowali zimną krew, a w końcówce jeszcze podwyższyli wynik. Mamy zatem bezcenne 3 punkty, dzięki którym odskakujemy Lechitom na 5 oczek. No o tym właśnie mówiłem, bezdyskusyjna przewaga, która ostatecznie znalazła przełożenie na wynik. A zawodnikiem tego spotkania z Lechem? A no właśnie, ponownie Konrad Wiatr we włosach Michalak. Kolejne 2 asysty. W tym momencie nasz przebojowy skrzydłowy może się już pochwalić 14 asystami w Ekstraklasie. No tyle tylko, że w tym sezonie jeszcze się nie wpisał na listę strzelców. A przecież w zeszłym sezonie miał aż 10 goli w Ekstraklasie. No tyle tylko, że tych asyst było mniej. A i tak został królem ostatniego podania. W tej kolejce Górnik wygrywa na wyjeździe spod Beskidzie, ale jego strata do nas jest duża, bo to aż 8 punktów. Tymczasem, jak się okazuje, zrealizowaliśmy kolejny spośród celów określonych w strategii klubu. 3 lata przed terminem staliśmy się drugą siłą rozgrywek. No na 6 kolejek przed końcem sezonu to dość odważna teza. A remis Krakowi z Wisłą Płock kończy tą 28 kolejkę. Jak na razie jest dobrze. Ależ nieprawdopodobna sensacja. Legia Warszawa po dramatycznym meczu na własnym stadionie przegrywa ze Śląskiem Wrocław aż 3-5. No to naprawdę na grubo rozpoczęła się nam ta 29 kolejka. Co prawda Lech wygrywa u siebie z Krakowią, ale tutaj akurat innego rozstrzygnięcia raczej się nie spodziewaliśmy. My natomiast wybieramy się do Gdańska na starcie z tamtejszą Lechią, a więc z tegorocznym Beniaminkiem, który początek tego sezonu miał niezwykle udany. Teraz Lechia spuściła z tonu, jest na miejscu 10 i co zrozumiałe, w tym meczu faworytami jesteśmy my. Kluczowym zawodnikiem zespołu z Gdańska jest ich środkowy pomocnik Łukasz Łakomy, ale to na pewno nie jest piłkarz, którego moglibyśmy się obawiać. Mamy kolejne rozstrzygnięcia w tej kolejce. Pogoń zaledwie remisuje w Bielsku Białej. Górnik Zabrze sensacyjnie przegrywa na własnym stadionie z Wisłą Płock. Jest dobrze. Mamy zatem szansę powiększyć naszą przewagę nad
portowcami, ale przede wszystkim zmniejszyć naszą stratę do Legii. W naszej wyjściowej jedenastce w stosunku do tego meczu z Lechem tylko jedna zmiana w środku pomocy. Żurawski zastąpi Knapa. Można powiedzieć, zadanie wykonane. Wygrywamy z Lechią w Gdańsku 3-1 po golu Michalaka i dwóch trafieniach Rakoczego. Szczególnie ta druga bramka naszego środkowego pomocnika to po prostu stadiony świata. Fantastyczne uderzenie z woleja z ponad 20 metrów. Piłka ląduje w siatce bramki rywali, a my się cieszymy z 3 punktów. Dzięki którym zmniejszamy naszą stratę do Legii do zaledwie 3 oczek. Robi się naprawdę ciekawie. Ale jeśli chcemy mierzyć w najwyższe cele, no to zwycięstwo tutaj było naszym obowiązkiem. No nie mogło być inaczej, co prawda w tym meczu Konrad Michalak po raz pierwszy w tym sezonie wpisał się na listę strzelców, ale nie zaliczył żadnej asysty. Zawodnikiem tego meczu zostaje zatem Michał Rakoczy ze swoimi 2 golami. Ściągnięcie tego zawodnika do naszego klubu to był absolutnie strzał w dziesiątkę. Fantastyczne statystyki jak na środkowego pomocnika. 10 goli i 5 asyst, średnia nota 7,20. No nic dodać, nic ująć. W ostatnim spotkaniu tej 29. kolejki Wisła przegrywał siebie z Piastem. Czyżby zatem Biała Gwiazda ponownie spadła z ekstraklasy? Filip Arak na treningu nabawił się odcisków, niezdolny do gry aż do 8 dni. Ale nasz obrońca ostatnio usiadł na ławce rezerwowych. Nie ma problemu, poradzimy sobie. Do końca sezonu pozostało ostatnich 5 kolejek. Tymczasem według ekspertów w walce o tytuł mistrzowski na placu boju pozostało już tylko 3 ekipy. To dość ciekawe, bo Pogoń Szczecin w tym momencie traci do Legii Warszawa 11 punktów, a więc portowcy wciąż mają matematyczne szanse na obronę tytułu. No ale jak widać, tylko matematyczne. No nieważne, w decydującej konfrontacji zmierzą się Legia Warszawa, nasza Polonia i Lech Poznań. Oczywiście w tych ostatnich 5 meczach jedno starcie już spędza nam sens powiek. Oczywiście to wyjazdowy pojedynek z Legią Warszawa. Kto wie, może ten mecz będzie decydował o wszystkim. Tymczasem ta 30. kolejka rozpoczyna się jakże fantastycznym rezultatem. Legia Warszawa ponownie zalicza wpadkę, zaledwie bezbramkowo remisując z Jagiellonią w Białymstoku. Pogoń wygrywa u siebie z Górnikiem i jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Nas natomiast czeka teoretycznie najłatwiejszy mecz w całym sezonie. Gramy u siebie, a podejmować będziemy chyba jednak najsłabszy zespół całej ligi. Motor Lublin, który w tym momencie jest na ostatnim miejscu w tabeli i właściwie już chyba pogodził się ze spadkiem z ekstraklasy. Naszym obowiązkiem jest tutaj zwycięstwo. Jak się okazuje, w tej kolejce nie tylko Legia, ale i Lech zalicza wpadkę, zaledwie bezbramkowo remisując na wyjeździe z Wisłą Płock. Jest bardzo dobrze. Na Motor Lublin wyjdziemy bardziej ofensywnie we formacji 4-2-4 z Rosołkiem na lewym skrzydle. I to właśnie Rosołek swoimi 2 golami w dużej mierze zapewnia nam zwycięstwo. Przepięknej urody trafienie z rzutu wolnego dokłada jeszcze Walera, a my ostatecznie wygrywamy z Motorem na własnym stadionie 3-0. Wydawało się, że to zwycięstwo mogło być jeszcze bardziej okazałe, ale w sumie nie narzekamy. Bo liczy się tylko komplet punktów, dzięki któremu zbliżamy się do Legii już tylko na 1 oczko. Teksańska masakra piłomechaniczna, no tutaj po prostu nie mogło być innego rozstrzygnięcia, no chyba, że nasze jeszcze wyższe zwycięstwo. To już nie pierwszy raz taka ciekawostka. Rosołek strzela 2 gole, tymczasem zawodnikiem tego meczu z Motorem zostaje Aro Kodarek, który zalicza zaledwie 1 asystę. Pomimo, że Nigeryjczyk jak do tej pory w Ekstraklasie ma na swoim koncie 9 goli, 6 asyst i całkiem wysoką średnią ocenę 7,30, no to mimo wszystko to nie jest sezon Aro Kodary. Jeszcze gwoli formalności ŁKS wygrywa na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. No i 30. kolejkę mamy zamkniętą. 31. kolejka wystartowała na początek. Lech wysoko wygrywa na wyjeździe z Górnikiem. Legia w takim samym stosunku ogrywa u siebie Zagłębie. W tym momencie mamy 4 punkty straty do Legionistów i 4 punkty przewagi nad Kolejorzem. My natomiast gramy na wyjeździe z Koroną Kielce, więc jedną z najsłabszych drużyn w całej lidze. Korona w tym momencie jest na miejscu 15 i cały czas jest uwikłana w walkę o utrzymanie w Ekstraklasie. W tym meczu zatem zdecydowanymi faworytami jesteśmy my. Trzeba tutaj powalczyć o zwycięstwo. Gwiazdą złocisto-krwistych wciąż i niezmiennie jest rumuński Ronaldo, ale pomimo, że facet wygląda dobrze, to gra już słabo. W tym sezonie to zaledwie 4 gole i 3 asysty. Piłkarzem miesiąca Ekstraklasy za kwiecień został co prawda Kacper Duda ze Śląska Wrocław, ale na miejscu drugim jest już nasz Michał Rakoczy. Jak na razie Michał spisuje się fantastycznie. W tym momencie ma na swoim koncie 10 goli, a więc więcej
Nijiro Kodare, nasz wielki król strzelców Ekstraklasy z ubiegłego sezonu. Menedżerem miesiąca Ekstraklasy za kwiecień, oczywiście tu nie mogło być innego wyboru, nasz MC z kompletem zwycięstw. A prezes Greg Łani to tradycyjnie pogratulował swojemu menedżerowi kolejnej nagrody. Jak widać, Pogoń jeszcze się nie poddaje, w tej 31. kolejce wygrywa u siebie z Piastem, skromnie, ale jednak. Najwyższy czas na nasz Dream Team, na Koronę Kielce wyjdziemy we formacji 4-2-4, a jak będzie wyglądać nasza wyjściowa jedenastka? W bramce oczywiście Niemczycki, dalej w obronie lewej Puchacz, Drincić, Krzyżak, Szot, na środku pomocy Żurawski, Rakoczy, na skrzydłach Rosołek, Michalak, a na ataku Arokodarej, Krolis. Kielc przywozimy efektowne i wysokie zwycięstwo, aż 4-1, choć można mieć wątpliwości, czy w pełni zasłużone. Wystarczy spojrzeć na współczynnik XG, zaledwie 1,64 dla nas i 2,06 dla Korony. Mało tego, w tym meczu to właśnie gospodarze objęli prowadzenie po golu Diabate z 21 minuty, ale później strzelali już tylko nasi chłopcy. Pięknego hat-tricka kompletuje Krolis, jednego gola dorzuca Arokodare i tak się to wszystko kończy. Dzisiejszego dnia byliśmy bezbłędni i zabójczo skuteczni. Mamy zatem 3 punkty, no i wciąż deptamy Legii po piętach. Na MVP tego spotkania z Koroną oczywiście nie mógł zostać nikt inny jak nasz snajper Raymond Scrollis. Hat-trick, ocena końcowa 9,60. Reprezentant Łotwy w tym sezonie jest naszym najlepszym snajperem. W 24 występach wyjściowej jedenastce w Ekstraklasie ma już 21 goli, 7 asyst i wysoką średnią ocenę 7,51. No i mamy komplet wyników tej 31. kolejki. Wisła wygrywa u siebie z Jagiellonią i wydostaje się ze strefy spadkowej. Tymczasem został rozegrany wielki finał Pucharu Polski, w którym to Lech Poznań wygrywa z Lechią Gdańsk, ale dopiero po dogrywce 2-0. Kolejarz zatem powtórzył swój sukces w tych rozgrywkach z sezonu 2024-25. W ogóle na przestrzeni ostatnich 4 lat Puchar Polski wygrywał naprzemiennie Śląsk i Lech. No i jeszcze stosowne podsumowanie zakończonych rozgrywek Pucharu Polski. Zwycięzcy znamy, największa niespodzianka Ruch Chorzów, a największe rozczarowanie Stal Mielec. Tyle. No w końcu doczekaliśmy się. Zarząd ogłosił zakończenie rozbudowy klubowych obiektów młodzieżowych. W tym momencie mamy je na poziomie dobrym, trzygwiazdkowym. Mamy już oficjalną zapowiedź naszego kolejnego ligowego spotkania. Tym razem gramy u siebie, a podejmować będziemy ŁKS Łódź, a więc jeden ze słabszych zespołów w całej Ekstraklasie. Tymczasem ŁKS w tym sezonie spisuje się całkiem nieźle. W tym momencie jest na wysokim 7. miejscu w tabeli i ten mecz wcale nie musi być spacerkiem. Mimo wszystko jesteśmy zdecydowanym faworytem i tutaj obowiązkowo trzeba szukać zwycięstwa. A gwiazdą ŁKS-u jest ich napastnik, 28-letni Kongijczyk Nelson Balongo, który w tym sezonie może pochwalić się już 10 golami. A więc wynik całkiem niezły. Co tu się dzieje? No robi się powoli naprawdę gorąco. Teraz już nie ma najmniejszych wątpliwości. Legia Warszawa dostała zadyszki. Jest w kryzysie. Przegrywa swoje kolejne spotkanie. Tym razem z Rakowem w Częstochowie. Co prawda Pogoń wygrywa we Wrocławiu, ale my już patrzymy w górę tabeli. Jeszcze Lech wygrywał siebie z Lechią. Wskakuje na miejsce trzecie i traci do nas 4 punkty. Ale w tym momencie cała piłkarska Polska czeka już na nas. Nasza wyjściowa jedenastka na UKS prawie identyczna z tą z meczu z Koroną Kielce. Prawie, bo na środku obrony zawieszonego za kartki Drincicia będzie musiał zastąpić Arak. Dodatkowo Niemczycki zagra z jeszcze niezaleczoną do końca kontuzją, ale miejmy nadzieję, że sobie poradzi. Można powiedzieć, że wszystko zgodnie z planem. Wygrywamy pewnie i wysoko 3-0, choć w gruncie rzeczy wcale nie było aż tak łatwo, jak można by się spodziewać. Co prawda po pierwszej połowie prowadziliśmy 1-0 po bramce Krolisa, ale później, pomimo że graliśmy z przewagą zawodnika po czerwonej kartce dla Czelhaki, nasze drugie trafienie padło dopiero w 74. na dodatek z rzutu karnego i to w sytuacji, kiedy ŁKS grał już w 9 po 2 kontuzjach swoich zawodników. Wynik całego spotkania ustalił w 89. minucie Michał. Mamy zatem komplet punktów, no i właśnie stało się, po raz pierwszy w tym sezonie w 32. kolejce przeskakujemy Legię Warszawa, no i zasiadamy we fotelu lidera. Wielka chwila. A zawodnikiem tego spotkania z ŁKS-em oczywiście Raymond Scrollis. 2 gole, co prawda jeden z karnego, ale to już nieważne, no i asysta. Krótko mówiąc, nasz reprezentant Łotwy w Ekstraklasie ma już nastrzelane 23 gole, do tego dorzucił 8 asyst i wykręcił średnią ocenę 7,57. Nasza gwiazda błyszczy pełnym blaskiem. Jeszcze tylko Krakowia na własnym stadionie
Wimbledonie wysoko rozprawiła się z koroną i 32. kolejkę mamy zakończoną. No a my, no cóż, a my na wszystkich patrzymy z góry. A tymczasem wielkimi krokami zbliża się już mecz, na który my wszyscy kibice czekamy od dawna. Mecz, który najprawdopodobniej zadecyduje o wszystkim. Wielkie derby Warszawy zostaną rozegrane na stadionie Legii przy komplecie publiczności, ale to zrozumiałe, biletów na to spotkanie nie było już od dawna. Naszych kibiców spodziewamy się w liczbie 1400. Co za spotkanie, no co za scenariusz, co za dramaturgia. No kto by się spodziewał, że w przedostatniej kolejce sezonu mecz Legia-Polonia bezpośrednio będzie decydował o tytule mistrzowskim. No przecież chyba nie mamy wątpliwości, że kto tutaj wygra, zapewne zostanie mistrzem Polski. Ale co ciekawe, pomimo że dla nas to mecz wyjazdowy, w oczach ekspertów jesteśmy nieznacznym faworytem. No wynika to chyba z faktu, że mamy na koncie fantastyczną serię zwycięstw. Tymczasem Legia w ostatnim czasie zaliczyła kilka wpadek. Ale jak będzie, no cóż, zobaczymy. Wiadomo, nasz dotychczasowy bilans spotkań z Legią, no delikatnie mówiąc, nie wygląda najlepiej. Ale najważniejszy jest fakt, że w tym sezonie po raz pierwszy odnieśliśmy zwycięstwo nad legionistami. Co prawda w niezwykle szczęśliwych okolicznościach, po bramce strzelonej w 95. minucie na dodatek z karnego, ale jednak. Co ciekawe, w ostatniej kolejce sezonu na własnym stadionie podejmować będziemy Wisłę Kraków, która przecież wciąż broni się przed spadkiem z Ekstraklasy. Tymczasem Legia Warszawa wyjeżdża na starcie z Krakowią. Tak więc na koniec sezonu mamy dwa starcia, Warszawa kontra Kraków. Gwiazdą wojskowych jest ich wszechstronny ofensywny pomocnik, 26-letni Hiszpan Antonio Aranda, który w tym sezonie wykręcił ładne liczby, 15 goli, 11 asyst, no niewątpliwie jest groźny. A tymczasem Raymond Scrolis zagrzewa cały zespół do walki. No jeśli wygramy z Legią, zostaniemy mistrzem Polski, ale powiedzmy sobie szczerze, no będzie o to niezwykle ciężko. Właściwie to remis bralibyśmy w ciemno i moglibyśmy rozstrzygnąć losy tego tytułu w ostatniej kolejce. Jedno jest pewne, tego meczu z Legią nie możemy przegrać. Nasza legenda Michał Fidziukiewicz jednego jest pewny, największym zagrożeniem ze strony Legii jest ich napastnik Shahab Zahedi. No i rzeczywiście ten reprezentant Iranu w Ekstraklasie ma na swoim koncie aż 22 gole. Ale nasz Krolis ma o jedną bramkę więcej. Będzie to zatem starcie dwóch najlepszych drużyn w tym sezonie i dwóch najlepszych snajperów. A na przedmeczowej konferencji prasowej menedżer Legii wydaje się obniżać rangę tego wydarzenia. A tymczasem nasz MC bezpardonowo ciśnie swojego rywala i twierdzi, że presja zaczyna go przytłaczać. Najwyższy czas na taktykę i skład personalny. No przed tak ważnym i decydującym meczem wszystko musi się zgadzać na tip-top. Można powiedzieć, że gramy dalej swoje, nieco bardziej bezpośrednie podania, ataki skrzydłami, gra z kontry, a wszystko w ustawieniu 4-4-2. Jak zatem będzie wyglądać nasza wyjściowa jedenastka? W bramce oczywiście Niemczycki, dalej w obronie od lewej Puchacz, Drincić, Krzyżak, Arak, w drugiej linii Walera, Żurawski, Rakoczy, Michalak, a na ataku Aroko, Dare i Krolis. Rosołek ten mecz rozpocznie na ławce rezerwowych, może w trakcie spotkania wejdzie jako nasz joker. No co tu dużo mówić, nerwy nieprawdopodobne, emocje sięgają zenitu, grajmy już ten mecz, bo to jest nie do zniesienia. 15 maja, godzina 15, dzień sądu. Gospodarze w ustawieniu 4-4-2 na skrzydłach Aranda i Jędrasiga, na ataku Zahedi i Becirewicz. No jeszcze nasza formacja. Czy nasi zawodnicy pokażą charakter, wolę walki, wzniosą się na wyżyny swoich umiejętności? Wkrótce się przekonamy. Jeszcze tabela ekstraklasy, ale tą znamy wszyscy doskonale na pamięć. Rzut wolny dla naszego zespołu, ale to jest ponad 20 metrów. Do piłki podchodzi Walera. Mocne uderzenie minimalnie nad poprzeczką. Szkoda. Janicek wyprowadza piłkę z własnej strefy obronnej, Bakayoko Kapustka przekracza środkową linię boiska, wciąż utrzymuje się przy piłce, podanie, ale przecina tutaj Puchacz Walera, ale co za błąd, Jędrasik uderzenie, ale zablokowane, świeca, spokojnie Niemczycki. Nasz golkiper rozpoczyna grę spod własnej bramki, daleki wykop na połowę przeciwnika, Krolis ładnie tutaj zgrywa do Michalaka, ten wychodzi, jest z prawej strony pola karnego do środkowania, Rokodare strzela, ależ ta piłka chybiła. Rzut rożny dla Legii, Hojer dośrodkowuje na długi słupek, ale spokojnie wybijamy, na tyle, że do piłki pierwszy dopada Jędrasik, wpada w nasze pola karne. Uważać tam, żeby nie faulować, ależ było niebezpiecznie, no wydawało się, że mógł być karny, ale tymczasem legioniści popełniają błąd, Walera przechwytuje piłkę i ruszamy z dynamiczną kontrą, Walera nabiera szybkości, nasz lewoskrzydłowy, ale zwolnił, wycofał piłkę, Żurawski podprowadził jeszcze futbolówkę, ładne diagonalne zagranie na prawą stronę, Michalek, ależ tu ma dużo miejsca do środkowania, ale zbyt wysoko mimo wszystko, Rokodare sięgnął tą piłkę główką, ależ wyskoczył przepięknie, uderzył pod poprzeczkę, 40 minuta, mamy prowadzenie 1-0. No i to jest koniec pierwszej połowy, która może i nie przyniosła
przyniosło jakichś wielkich emocji, ale to jest kompletnie nieważne, bo najważniejsze jest, że prowadzimy z Legią. No i teraz pytanie jest tylko jedno, jak długo zdołamy utrzymać tą jednobramkową zaliczkę? Jeszcze w przerwie zmiana grającego agresywnie, na dodatek z żółtą kartką Puchacza na lewej obronie zastąpi Steven. Valera wyprowadza piłkę z naszej obrony, Rakoczy zwolnił całą akcję, rozgląda się, posyła dalekie zagranie na prawe skrzydło. Jest tutaj Michalak, ma trochę swobody, przyspieszył, ależ tutaj oszukał jednego z obrońców, łamie całą akcję w kierunku środka boiska, prostopadle do przodu, jest tu Arokodare, walczy z dwoma zawodnikami, uporał się, strzela, ależ minimalnie się pomylił, no nie. 62. minuta, no koszmarnie słabo spisującego się Rakoczego, na dodatek grającego z żółtą kartką, zastąpi nasz młodziutki wychowanek Mesera. Arak wznawia grę wyrzutem piłki z autu na wysokości pola karnego Legii, Michalak cofa się, Mesera wykłada przed pole karne, Steven, potężne uderzenie, Chladun broni, ale do piłki dopada Kroli z najbliższej odległości, pakuje futbolówkę do pustej bramki, ależ euforia. 63. minuta, prowadzimy na Legii 2-0. Teraz trzeba już tylko szanować piłkę, jak najdłużej ją rozgrywać, Mesera do przodu, no ale fatalna strata, już legioniści ruszają do ataku, Bakayoko zgrywa, Taj wpada w pole karne, no niebezpiecznie, delikatnie, technicznie lobuje Niemczyckiego, no i mamy gola kontaktowego. 80. minuta i robi się niebezpiecznie. Ściągamy słabego Valera, w jego miejsce na boisku melduje się Rosołek, którego jeszcze przesuwamy do przodu. To już 91. minuta, jeszcze zmiana na czas, zmęczonego Żurawskiego zastąpi Knap, zacieśniamy nasze szyki obronne i oby dotrwać do końcowego gwizdka sędziego. No i to jest koniec, jakimś cudem udało się, dowozimy ten wynik do końca meczu, tym samym wygrywamy z Legią Warszawa, no i zostajemy nowym mistrzem Polski, co niesamowite, cała ceremonia dekoracji odbywa się na stadionie naszego właśnie największego rywala, a więc Legii Warszawa, ale ogólnie chyba zasłużyliśmy sobie, w przekroju całego sezonu nasz zespół pokazał charakter, wolę walki, ci chłopcy byli żądni zwycięstwa, no i w końcu możemy być szczęśliwi, jesteśmy mistrzami, jesteśmy najlepsi. Ależ była nieprawdopodobna dramaturgia tego spotkania, no wygrywamy minimalnie i jeśli byliśmy zespołem lepszym, to właśnie minimalnie o tą jedyną bramkę, ale o zaciętości tego spotkania niech najlepiej świadczą żółte kartki, aż 5 po stronie Legii Warszawa i 5 dla naszych zawodników, to była prawdziwa bitwa, prawdziwa wojna. Co ciekawe, w tej kolejce Lech wygrywa na wyjeździe z Motorem, Pogoń u siebie z Jagiellonią, no i w tym momencie Legia Warszawa wcale nie może być pewna nawet tego drugiego miejsca. A więc zrobiliśmy to, na dodatek na stadionie Legii w Derbach Warszawy sięgnęliśmy po tytuł Mistrza Polski, dopiero trzeci w historii Polonii Warszawa. Na pomeczowej konferencji prasowej menedżer Legii opowiadał jakieś głupoty na temat braku profesjonalizmu naszego MC-ego, ale my wszyscy kibice wiemy co innego. Michał Fidziukiewicz nie wierzy własnym oczom, no nie tylko on. A swoją drogą, co słychać u naszej dawnej legendy? Jest skautem na bezrobociu, no gdyby tylko miał trochę wyższe umiejętności. Niewątpliwie Michał na zawsze pozostanie w naszej pamięci, przecież to właśnie dzięki niemu niegdyś rozpoczęliśmy nasz marsz w górę jeszcze od drugiej ligi. Zarząd jest w ekstazie po zwycięstwie w rozgrywkach, chyba nie mogło być inaczej. No proszę, Raymond Scrollis wychwala naszego MC-ego po zdobyciu mistrzostwa, jednak reprezentant Łotwy jest jego wiernym żołnierzem. Wygląda na to, że na pomeczowej konferencji prasowej nasz MC stara się zakopać topór wojenny z menedżerem Legii. No i dobrze, bo ten konflikt między panami dawno wymknął się spod kontroli. Ostatnia kolejka tego sezonu to już czysta formalność. Gramy na własnym stadionie, a podejmować będziemy Wisłę Kraków, która wciąż rozpaczliwie broni się przed spadkiem z Ekstraklasy. To, że jesteśmy zdecydowanym faworytem, to oczywistość, ale czy świeżo po zdobyciu tytułu mistrzowskiego naszym chłopcom jeszcze będzie chciało się biegać za piłką? No zobaczymy. Pomimo, że w tym sezonie już o nic nie gramy, to ta ostatnia kolejka zapowiada się nader ciekawie. Lech Poznań wciąż ma szansę nawet na tytuł wicemistrzowski, jeśli tylko oczywiście Legia przegra swój mecz z Krakowią. Gdyby kolejarz pokonał koronę, to może zapewnić ekstraklasowy byt Wiśle Kraków. No cóż, będzie się działo, wkrótce będziemy mądrzejsi. Nasza wyjściowa jedenastka, a w niej od pierwszej minuty damy szansę naszym dwóm młodym wychowankom. Na środku obrony wystąpi Fryzowicz, a na środku pomocy Mesera.
Nasi chłopcy niesieni tym świeżo zdobytym tytułem Mistrza Polski demolują Wisłę Kraków aż 5-0, choć fakt jest faktem, że na pierwszego gola musieliśmy czekać aż do 63 minuty, kiedy piłka znalazła drogę do bramki po strzale Rokodare, ale kolejne gole już padały jeden po drugim, kolejno Rosołek, Knap, Walera i znowu Rosołek. Pytanie tylko, czy po tej klęsce Wisła Kraków spada z ekstraklasy? Nie, biała gwiazda została uratowana przez Lecha Poznań, który wygrywa z Koroną Kielce aż 6-0 i wskakuje na miejsce drugie, bo oto Legia Warszawa, załamana po porażce z nami, przegrywa w ostatniej kolejce sezonu z Krakowią i spada na miejsce trzecie. Coś nieprawdopodobnego. A no właśnie, Wisła Kraków ratuje się przed spadkiem w ostatniej kolejce. No ale to dobrze, bo ten klub zasługuje na grę w ekstraklasie. Oczywiście na to byliśmy przygotowani. Drugi rok z rzędu zostaliśmy ukarani grzywną w wysokości 1,5 miliona złotych za brak wymaganej liczby minut przez zawodników U22. To taki jeszcze jeden pozytywny akcent na zakończenie tego sezonu. Zawodnikiem meczu z Wisłą Kraków zostaje Maciej Rosołek z dwoma golami. Bo pomimo, że przed sezonem pokładaliśmy w nim ogromne nadzieje, no to jednak jest jednym z naszych największych rozczarowań i nie zmieni tego nawet 11 goli w ekstraklasie. Do tego pierwszego sezonu w Rakowie Częstochowa, kiedy został królem strzelców ekstraklasy w 31 meczach strzelając 26 goli, no to jednak daleko. Za zajęcie pierwszego miejsca w ekstraklasie otrzymujemy nagrodę w wysokości 6 milionów 230 tysięcy złotych, dzięki czemu nasz bilans ogółem wygląda nieco lepiej, ale i tak wciąż źle. Michalak swoimi 16 asystami w tym sezonie ustanawia nowy rekord w ekstraklasie, brawo. Konrad pomimo swoich 29 lat wciąż jest, jeśli nie najszybszym, to na pewno jednym z najszybszych zawodników całej ekstraklasy. Jakże inny był to sezon w jego wykonaniu w porównaniu do poprzedniego, co prawda teraz strzelił tylko 2 gole, ale zaliczył aż o 4 asysty więcej. Piłkarz sezonu w ekstraklasie, no tu nie mogło być innego wyboru, nasz Raimon Skrolis, który wykręcił najwyższą średnią ocenę 7,55. W przypadku reprezentanta Łotwy każdy kolejny sezon to wyżej zawieszona poprzeczka. No ten chłopak jest niesamowity. Najlepsza jedenastka sezonu w ekstraklasie, a w niej aż 6 naszych zawodników. 2 obrońców Drincić Krzyżak, 2 pomocników Rakoczy Michalak i 2 napastników Arokodarek Rolis. Dodatkowo na ławce rezerwowych znalazło się miejsce dla Żurawskiego i Niemczyckiego. Królem strzelców ekstraklasy z 24 golami oczywiście nasz Raimon Skrolis. Na miejscu drugim Szachab Zahedi z Legii Warszawa, a na miejscu trzecim, co ciekawe, Kacper Duda, który przecież nie jest napastnikiem. I jeszcze pozostałe nagrody indywidualne w ekstraklasie. Bramkarzem sezonu André Ferreira, obrońcą sezonu drugi rok z rzędu nasz Oskar Krzyżak, pomocnikiem sezonu drugi rok z rzędu nasz Konrad Michalak, a napastnikiem sezonu oczywiście Raimon Skrolis. Za uczestnictwo w rozgrywkach ekstraklasy otrzymujemy jeszcze 6 milionów. No teraz nasz bilans ogółem wygląda już nieco lepiej. To 4 miliony 200 na plusie. A na nowy sezon mamy ogłoszone nowe budżety. Ten płacowy wysoki wysokości 1 630 000, natomiast transferowy prawie 9 milionów złotych, a więc jakaś kasa na zakup nowych piłkarzy będzie. Jak się okazuje, na przestrzeni ostatniego roku nieco zmienił się profil naszego kibica. Spadła liczba szalikowców i piknikowców, ale wzrosła fanów. Nasz prezes Greg Juanito przedstawił nową strategię klubu. Mamy grać solidny futbol defensywny oparty na kontrataku, a w rozgrywkach w Lidze Mistrzów mamy dzielnie walczyć, a w Ekstraklasie zająć miejsce w górnej połowie tabeli. A tak zmieniła się nasza hierarchia zespołu seniorskiego na przestrzeni ostatniego roku. Naszymi liderami są Filip Arak, Krolis i Krzyżak. W kalendarzu mamy 29 maja, właśnie zostaje zakończone rozgrywki pierwszej ligi. Co ciekawe, mistrzem zostały rezerwy Lecha, ale z awansem do Ekstraklasy widzę Łódź, Bruk Bedniecieczak, a także Arka Gdynia, która w finale baraży po dogrywce pokonała Wartę Poznań. Do drugiej ligi spadają Legionowia Legionowo, Siarka Tarnobrzeg i GKS Katowice. Czas szybko spojrzeć na świat wielkiej piłki. W finale Europa Conference League Aston Villa wygrywa z Panathinaikosem. W finale Ligi Europy Benfica Lizbona uporała się z Manchesterem United. Czas najwyższy na wielki finał Ligi Mistrzów, a w nim Liverpool zmierzy się z Realem Madryt. Ostatecznym triumfatorem jest... a właściwie są królewscy. Tak więc Real Madryt ponownie najlepszą drużyną na starym kontynencie. No to jeszcze w ekspresowym tempie sprawdźmy 5 największych lig w Europie. Na początek francuska Ligue 1. Tutaj niestety niespodzianki nie było. Po raz kolejny mistrzem PSG. W Lidze Mistrzów meldują się Nicea, Rennes, Monaco. Spadają Bordeaux, Metz i Lens. Niemiecka Bundesliga, ale tutaj to jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Bayern Monachium zawsze dopisuje sobie kolejne mistrzostwo. W Lidze Mistrzów, co jest niemałą sensacją, Hertha Berlin, RB Leipzig i Borussia Dortmund. Spadają Fortuna Düsseldorf i Norymberga. Słoneczna Italia i Serie A. Tutaj ponownie na mistrzowski tron powraca Milan. W Champions League zagrają Juve, Inter i Atalanta. Do Serie B spadają Hellas Verona, Monza i znowu Parma.
Gorąca hiszpańska La Liga, tutaj drugi sezon z rzędu mistrzem Real Madryt. W Lidze Mistrzów wystąpią Barcelona, Atletico, Real Sociedad i Sevilla. Spadają Almeria, Alaves i Eibar. No i na koniec tradycyjnie najmocniejsza liga świata, liga z gigantycznymi pieniędzmi, oczywiście angielska Premier League, a tutaj po raz kolejny mistrzem Manchester City. Rozgrywki Champions League będą areną, możliwe, że chwały dla Liverpoolu, Chelsea, Arsenalu i Tottenhamu. Spadają co nieprawdopodobne Everton, Southampton i triumfator Europa Conference League, a więc Aston Villa. Ze świata wielkiej piłki powróćmy jeszcze na chwilę do naszej Polonii Warszawa. No na tej ostatniej prostej sezonu zaliczyliśmy fantastyczną serię aż 9 ligowych zwycięstw rzędu, w tym to kluczowe, wyjazdowe z Legią Warszawa. No tak nieprawdopodobna forma na finiszu rozgrywek no musiała zaowocować tytułem mistrzowskim, no i tak się ostatecznie stało. Kończymy cały sezon z 79 punktami, mamy 7 oczek przewagi nad drugim Lechem Poznań i 8 nad trzecią Legią Warszawa. Legia Warszawa może uważać się za sporego pechowca, w końcu prowadzili od 4 aż do 31 kolejki, ale z drugiej strony w poprzednim sezonie my również byliśmy w podobnej sytuacji, kiedy wypuściliśmy tytuł z rąk w samej końcówce. No a teraz pomyśleć, kiedy po 9 kolejce byliśmy na 13 miejscu, a do Legii traciliśmy aż 14 punktów, no wydawało się wtedy, że ta strata jest nie do odrobienia, a tymczasem zrobiliśmy to. To wszystko w tym odcinku, no i właśnie, najprawdopodobniej również w całej serii. Po 5 latach gry od drugiej ligi do Mistrzostwa Polski nasz MC zrealizował cel. Czarne koszule znowu są najmocniejszą drużyną w Polsce. Jak wiadomo, wielkimi krokami nadchodzi nowy Football Manager 2024. Do Was należy decyzja. Czy chcielibyście przenieść nasz sejf Polonii do nowej edycji FMA? A może czas najwyższy rozpocząć nowy, ekscytujący projekt? Piszcie w komentarzach. Na koniec gorąco zachęcam do subskrypcji kanału, no i pozostawienia obowiązkowo łapy w górę. Pozdro, dozo, hej!